Witamy wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym webinarze, który jest elementem akcji Ej, wszystko OK, akcji prowadzonej przez Fundację OSHI we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Ja nazywam się Bartek Taurogiński i jestem lekarzem psychiatrą i dzisiejszym gościem w ramach dzisiejszego webinaru jest pani dr Katarzyna Runowska, również psychiatrka. Dzień dobry, witam wszystkich. I dzisiaj będziemy rozmawiać po raz drugi już w ramach naszej akcji na temat internetu i na temat tego, jak on wpływa na nasze życie, szczególnie na życie nastolatków. Pierwsze pytanie, czy pierwszy temat, który możemy jakoś omówić, to jest temat tego, jak internet, który jest absolutnie wszędzie, jest w naszych komórkach, jest we wszystkich urządzeniach, z którymi się stykamy, ostatnio nawet i w telewizorach, i wszystkie serwisy internetowe, i media społecznościowe, one są absolutnie wszędzie. Jak to wpływa na życie dzieci i nastolatków? Jak to wpływa na nasze emocje? Co to robi z naszymi emocjami? Co możemy o tym powiedzieć? No to jest bardzo dobre pytanie i myślę, że takie pytanie, które dobrze, żeby też każdy sobie z nas sam indywidualnie zadał, żeby ci, którzy nas oglądają, też sobie sami zadali takie pytanie. Jak czują się z tym, co oglądają, z tym, z czego korzystają. Jak czują się też wtedy, kiedy z tego rezygnują, kiedy te media społecznościowe, kiedy to, co oglądają, odkładają. I z czym zostają wtedy, z jakimi emocjami. Mogę się trochę do jakichś badań odnieść, tak żeby trochę pokazać, że media społecznościowe mają różne oblicza i trochę pokazać, zacząć od takich skrajności, ale pokazać, z jakimi emocjami mamy do czynienia. To już od lat jest dla nas jasne, że media społecznościowe związane są z nasilaniem myśli samobójczych, a nawet występowaniem myśli samobójczych u dzieci i nastolatków. Im młodsze dzieci, im młodsza grupa wiekowa, tym ten wpływ jest silniejszy. I jest to związane z ilością czasu, który spędzamy na tych mediach społecznościowych, a także z wizualnością tych mediów społecznościowych. Te media, które są nastawione na obraz, na filmiki, te powodują, że tych myśli samobójczych jest więcej. Wiadomo, że nie jest to jakaś jedna izolowana przyczyna, ale jasno badania pokazują, że jeżeli ograniczymy do pewnej ilości czasu korzystanie z tych mediów społecznościowych, tych myśli samobójczych po pewnym czasie jest mniej. Z drugiej strony myślę, że gdyby media społecznościowe wiązały się tylko z negatywnymi emocjami, to by nie były tak popularne i nie byłyby wszechobecne. Musi być w nich coś takiego i coś takiego muszą nam dawać, że no, prawie wszyscy z nich korzystamy i tak łatwo się w nie wciągamy. A czy wiemy coś, albo czy możemy wysnuć jakieś opowieści, jak to się dzieje, że media społecznościowe tyle negatywnych emocji potrafią w nas wyzwalać? Na czym polega ta wizualność? Czy jak to może być, że nastolatkowie jest, czy dzieci są bardziej nieszczęśliwe albo częściej odczuwają jakieś cierpienie, jeżeli korzystają w zbyt dużej ilości z mediów społecznościowych? O co tu może chodzić? No, mamy w mediach społecznościowych kontakt z jakąś pewną grupą ludzi. Przynajmniej część z nich jest naszymi znajomymi z takiego życia realnego, których potrafimy gdzieś rozpoznać w naszym życiu codziennym. Natomiast w mediach społecznościowych widzimy tylko jakieś jedne wybrane momenty, które ktoś sam wybrał, bardzo często obrobił, skorzystał z odpowiednich filtrów, pokazał tylko fragment. Ten fragment, który chciał nam pokazać, którym chciał się pewnie pochwalić, z którego jest dumny. I mamy powiedzmy, no nie wiem, kilkasetek takich osób, które obserwujemy na mediach społecznościowych i obserwujemy tylko te
przeważnie te dobre momenty, albo te ciekawe momenty, śmieszne momenty, które powodują, że są interesujący, że ich życie wygląda no, bardzo pociągająco, że okazuje się, że ileś osób w tym czasie, kiedy my siedzimy, nie wiem, w fotelu albo na łóżku i przeglądamy te media społecznościowe, są teraz na wakacjach, są gdzieś w jakichś tropikalnych krajach, odpoczywają albo robią coś ciekawego, mają hobby, mają masę znajomych, świetnie się bawią, są na imprezie, no, robią niesamowite rzeczy i wydaje nam się, że wszyscy cały czas robią. Takie możemy mieć odczucie, prawda? Bo to, co przewijamy każdego dnia, okazuje się, że cały czas wszyscy są aktywni, a my cały czas siedzimy i tylko to oglądamy biernie i co możemy takiego powiedzieć o naszym życiu. Trudno jest nam to, nawet jeżeli poddamy refleksji, że w zasadzie ktoś, nie wiem, wstawia te zdjęcia w pewnym określonych odstępach i że ci ludzie mają masę innych rzeczy, które robią, żeby udało im się mieć te momenty. Dalej czujemy się, że w naszym życiu tej szarości przede wszystkim jest tak dużo. Nie czujemy tej szarości u innych osób, które obserwujemy. Nasz mózg tak jest skonstruowany, że porównujemy. Właśnie, że to porównywanie wydaje się być jakoś szczególnie tu istotne, co? Że w zasadzie jest tak, że ja patrząc w różne rzeczy na mediach społecznościowych, patrząc na te obrazki, zdjęcia i czytając komentarze i czytając to, co ludzie relacjonują, to ja w zasadzie odnoszę to cały czas do siebie, że ja tak nie mam, ja nie mam takich zdjęć, ja nie mam takiego ciała, ja nie mam takiej, nie wiem, nie jestem w takim momencie życia, nie jestem teraz na Seszelach czy gdzieś, nie mam mnie na imprezie, nie jestem na koncercie. Wtedy to moje życie się jawi jako takie jakoś bardziej szare, czy bardziej nieznośne, czy przepełnione cierpieniem niż to życie innych ludzi. Tak, no to co jest sukcesem, co z porażką, co jest jakoś ważne, odnosimy do naszych własnych przekonań i do naszego własnego doświadczenia. I, no i nagle okazuje się, że w porównaniu z tym, co tutaj oglądamy, to jakie my sukcesy, co my takiego możemy pokazać na przykład dzisiaj, właśnie w tym dniu, kiedy siedzimy w dresach albo w piżamie na przykład i oglądamy te media społecznościowe i jeszcze nawet nie wyszliśmy z łóżka. Myślałem, że my teraz rozmawiamy głównie o takiej emocji, nie wiem, może smutku albo jakiegoś bólu, że nie mam tak jak inni. Zastanawiam się, czy są jeszcze jakieś inne emocje, które, nie wiem, można rozeznać w świecie mediów społecznościowych. Czy jest tam miejsce na przykład na złość, albo na radość, albo na, nie wiem, na samotność z kolei. Co ci przychodzi do głowy, żeby... No myślę, że to zależy też od tego, co oglądamy i co jest trudne dla nas w naszym życiu. Myślę, że takie rozczarowanie po prostu taką rzeczywistością, różnymi etapami życia i ich wyzwaniami i to, jak sobie z tym radzimy, rozczarowanie samym sobą. Właśnie taka samotność, szczególnie jak widzimy, jak inni bawią się ze sobą, mamy takie poczucie, że nas to omija, że my tych ludzi uczestniczymy w ich życiu właśnie w taki wirtualny sposób, jednostronny bardzo często. I myślę, że złość jak najbardziej, że no inni mają taką możliwość z różnych powodów, tej możliwości możemy nie mieć. Czasem to może być nasz wybór, ale czasem jest tak, że faktycznie nie mamy takiej możliwości. Natomiast myślę, że z drugiej strony no to, co jest jakoś w mediach społecznościowych pozytywne, to, że takimi różnymi ważnymi momentami w życiu można się podzielić. Myślę, że dla tych, którzy się dzielą, ale też dla tych, którzy jakoś no, są blisko z tymi ludźmi, mogą się razem wspólnie cieszyć, nie wiem, no właśnie chociażby tymi zdjęciami z wakacji, z ważnych wydarzeń w życiu, z jakichś sukcesów, że dzięki temu jesteśmy w stanie uczestniczyć jakoś chociaż biernie, częściowo w życiu no, większej grupy ludzi. Myślę, że to są, no myślę, że bardzo pozytywne aspekty. No to jest pytanie, dlaczego się dzielimy różnymi momentami z taką grupą ludzi? Dlaczego nie wiem, nie wysyłamy jakoś osobno? Dlaczego no, głównie dowiaduje się właśnie takie szerokie grono, którego często nawet nie znamy do końca, tak? Jest dużo osób, które gdzieś tam może są znajomymi znajomych, może gdzieś byli poznani w internecie i już nawet nie mamy z nimi jakiegoś kontaktu i dzielimy się z tymi osobami. Myślę, że to też jest ciekawa kwestia, dlaczego to robimy. I to myślę, że warto sobie te pytania czasem zadawać, żeby taką refleksję mieć. Że ja mogę to robić, bo w jakimś sensie to, że ktoś to zobaczy, że ktoś to polajkuje, że ktoś to skomentuje, że ktoś mi powie coś przyjemnego,
to rozumiem, że to jest coś, co jest takie nęcące w tym, takie, dlatego to chcę robić, żeby inni dawali mi znak, że im się to podoba. Tak, tak. No też jakieś badania były bardziej, które otwierają dalsze badania niż dają dużo odpowiedzi. Dlaczego niektórzy swoje różne wydarzenia z relacji bliskich, takich romantycznych, prawda, z chłopakiem, dziewczyną publikują publicznie, co im to daje, dlaczego pewne relacje są bardziej ukryte, są bardziej intymne, a inne osoby wręcz do tej intymności wpuszczają innych ludzi. I że często jest to zaspokajanie jakiejś potrzeby, która w tej relacji nie jest zaspokojona. Okej. Okay. Kasiu, powiedziałaś o takiej rzeczy, że emocje jakieś trudne się pojawiają wtedy, kiedy korzystamy z mediów społecznościowych, ale też wspomniałaś, że trzeba pamiętać, że my też mamy reakcję emocjonalną wtedy, kiedy od tych mediów społecznościowych się jakoś odklejamy, wtedy, kiedy decydujemy się na to, żeby z nich nie korzystać. I wtedy się pojawia, tak mi się to od razu kojarzy z uzależnieniem, nie? Że jest jakiś głód mediów społecznościowych albo głód internetu. Co możemy o tym powiedzieć? No myślę, że jest różnica, czy to jest przerwa po tym, jak przez 2 minuty coś przeskrolowaliśmy, a jak na przykład przez 2-3 godziny siedzieliśmy, albo cały dzień w zasadzie spędziliśmy w internecie, w mediach społecznościowych. No jest tak, że to właśnie mamy dostarczoną bardzo dużą ilość wrażeń, no przede wszystkim wizualnych, ale też no całą bombę informacji, która z tym idzie. No i jak wyłączymy to wszystko, no to możemy się rozejrzeć, nie wiem, w tym pomieszczeniu, w którym się znajdujemy, znowu w realności, w której jesteśmy, w której są jakieś zobowiązania, jakieś miłe i niemiłe aspekty, których jest znacznie też mniej. Niż w internecie. Tak, dokładnie. Znacznie mniej się dzieje. No nie jest w stanie dziać się aż tak dużo. I no myślę, że może się i pojawiać pustka i bardzo dużo różnych emocji. Ja pomyślałem o tym, w jaki sposób dla nas, dla współczesnych nastolatków, dzieci, też dla nas jako dla dorosłych, takim domyślnym trybem staje się to, żeby być zanurzonym w te media społecznościowe i być zanurzonym w internet i być zanurzonym w ten strumień różnych spraw. I gdy my w tym strumieniu nie jesteśmy, to się czujemy jakoś dziwnie, tak jakby nas coś może omijało, tak jakby teraz była jakaś pustka, tak jakbyśmy teraz poczuli, że to jest nie do końca przyjemne być w tej rzeczywistości. I widać, jak wszyscy jesteśmy w takim procesie ciągłego scrollowania telefonów, ciągłego oglądania filmików, robienia wielu rzeczy naraz, że nawet młodzież, tak obserwuję młodych ludzi, którzy jadą autobusem i ta grupka dzieciaków zamiast ze sobą rozmawiać, to wszyscy siedzą w swoich telefonach i tylko patrzą na swoje ekrany nawzajem. Że jest coś takiego, że nam jakoś trudno jest puścić te media, trudno jest nam odłożyć komórki. No ja myślę, że warto zaznaczyć, że to może być inne jeszcze odczucie dla nas, mimo że od lat żyjemy w tej rzeczywistości. Okay. Inne dla tego pokolenia, które w zasadzie, jak to się śmiejemy, urodziło się z tymi telefonami, prawda? Że ten widok, jak wchodzimy do dużej sali, w której jest dużo, dużo młodych osób i wszystkie są zanurzone w tych telefonach, może być innym wrażeniem dla nas niż dla kolejnego młodego człowieka, który wejdzie do tej sali, wyciągnie swój telefon i usiądzie z resztą i będzie to dla niego jak najbardziej zwyczajny widok. Że ta wirtualna rzeczywistość jest inaczej postrzegana przez tych młodych ludzi. My mamy jeszcze przynajmniej jakoś we wspomnieniach tak, tą realność, która była przed i może też łatwiej nam krytycznie podchodzić do tego, że są te plusy. Niewątpliwie korzystamy, bo mamy te plusy, bo mamy kontakt z różnymi ludźmi, on jest dla nas ważny i dostarcza nam na pewno wielu przyjemnych, pozytywnych emocji. No a z drugiej strony, no, przynajmniej z takiego dystansu, jak weźmiemy właśnie te 3 kroki w tył, to czasem możemy patrzeć na tą grupę ludzi, która w zasadzie z sobą rozmawia cały czas i mieć uczucie, że widzimy jakiś rodzaj samotności, takiej innej samotności.
Może to jest taki dobry moment, żeby poszerzyć rozmowę na temat tego, jakie trudności w nas narastają wtedy, kiedy korzystamy z tych mediów społecznościowych w dużych ilościach. Czy na przykład nie jest tak, że media społecznościowe, czy komórki, czy internet nas odciągają od czegoś, że utrudniają nam osiąganie życiowych celów, że dzieciom, nastolatkom być może trudniej jest, nie wiem, się uczyć, albo trudniej jest realizować jakieś swoje obowiązki, czy nam dorosłym jest trudniej, kurczę, nie wiem, robić jakieś rzeczy, bo odciąga nas jakiś Facebook czy Instagram. No, wręcz myślę, że oduczamy się od takiej pełnej koncentracji, dłuższym skupieniu uwagi na jednej rzeczy, na eksplorowaniu jednego tematu. Tylko uczymy się tego, że bierzemy dla siebie strzępki informacji, bardzo szybko tracimy zainteresowanie, zaraz pojawia się coś ciekawszego. I myślę, że to jest wręcz takie ćwiczenie, taka praktyka, która powoduje, że no nie tylko nie ćwiczymy tej koncentracji uwagi, ale wręcz oduczamy się, żeby zająć się czymś jednym i czemuś poświęcić więcej czasu, zgłębić coś. I myślę, że to się może bardzo odbijać potem na nauce szkolnej, na tym, jak ona jest trudna przez swoją no, nieatrakcyjność w porównaniu z tym, jak w innych sferach przyswaja się informacje właśnie w taki sposób szybki, intensywny, no, atrakcyjny, ale też takim, który może powodować przytłoczenie, prawda? I że bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo bodźców. Coraz częściej można spotkać osoby, które na jakiś czas wyłączają się nawet z kontaktu ze znajomymi, nie odpisują na wiadomości, odkładają wszystko, bo mówią o przytłoczeniu, o tym, że wszystkiego jest za dużo, że muszą na chwilę pozostać jakoś ze swoimi myślami w jakiejś ciszy. Tak. Jakoś dla mnie bardzo wyraźne jest to, jak taka nasza umiejętność do koncentracji uwagi i do trwania przy jakiejś jednej sprawie się zmniejszyła, jak bardzo te nagłówki w internecie, takie nośne, takie soczyste, które przykuwają uwagę, zapraszają do tego, żeby przeczytać kilka zdań i porzucić artykuł, albo właśnie przykuwają naszą uwagę tylko na chwilę i potem już jest kolejna rzecz, która tę uwagę przykuwa. To jest niezwykły mechanizm, który nam utrudnia bycie w skoncentrowanym takim umyśle. Tak, no aż powstają strony, które przyśmiewają te nagłówki, bo już dochodzi do takiego absurdalnego wyciągnięcia tej informacji w nagłówek, przeformułowania, przekształcenia, zdeformowania naprawdę. Bo okazuje się, że jeśli nie nagłówek, to trzy pierwsze zdania będą przeczytane. Jest bardzo mała szansa, że doczytamy dalej. Czytamy do końca. Tak. To w tym miejscu pomyślałem sobie, jak istotne jest może, żeby wspomnieć też, że jeśli chodzi o treści zamieszczane w internecie, to my jesteśmy wszyscy podatni na właśnie na te soczyste nagłówki, które mogą zawierać kawałek prawdy, czy kawałek faktu, albo obiecywać jakąś treść, której pod spodem nie ma, a my zostajemy z wrażeniem, że tak właśnie było i że to, co było napisane w nagłówku, to była prawda. I może warto, żeby wspomnieć, jak istotne jest, żeby do tych treści podchodzić też z pewną ostrożnością, albo z uważnością, co my czytamy i w co dajemy się wciągać i czy dajemy się wciągać. No, żeby podejść krytycznie do jakiegoś źródła, to trzeba się faktycznie zapoznać szerzej z tym, co zostało opisane, skąd ta informacja pochodzi. Warto mieć tych źródeł kilka, jakoś je porównać, a jeżeli jesteśmy nastawieni na to, żeby dostać jedno zdanie i iść dalej, no to w zasadzie oprócz tego, że możemy sceptycznie do wszystkiego podchodzić, nie mamy jak weryfikować tych informacji, które dostajemy.
pewnie działa często tak, że jeżeli jakąś informację dostaniemy ileś razy, to bardziej to zadziała o tym, że nadamy jej jakąś większą wartość, uznamy, że jest bardziej prawdopodobna, bo przeczytaliśmy to kilka razy, niż realnie było to wiarygodne źródło i my je zweryfikowaliśmy. Dodatkowo myślę, że niezwykle ważna jest nasza reakcja emocjonalna, że jak my widzimy coś bardzo emocjonalnego, to przykuwa to naszą uwagę, jesteśmy skorzy to prędzej zapamiętać, aniżeli wtedy, kiedy to jest nieemocjonalna treść albo jakaś bardziej sucha. Dlatego to, co jakoś nas szokuje, zaskakuje, to przykuwa naszą uwagę i, no i ta wiarygodność myślę, że schodzi bardzo na dalszy plan. Okej. Dobrze, to taki trzeci wątek, myślę, istotny w naszej rozmowie, to jest może kwestia jeszcze porozmawiania o tym, w jaki sposób internet kształtuje nasze relacje. Co możemy powiedzieć o mediach społecznościowych w kontekście relacji rodzinnych, relacji rówieśniczych, budowania sieci społecznej, może trochę o poczuciu samotności albo przynależności. Jak my to obserwujemy jako psychiatrzy? Jak zadajesz to pytanie w ten sposób, to od razu mam taki obrazek, jak do gabinetu wchodzi rodzina i są rodzice, siadają po jednej stronie, jest dziecko, które siada po jednej stronie. Często ten telefon jestem w stanie przynajmniej zobaczyć, jeżeli nie jest w użyciu na tym spotkaniu. I narracja i odpowiedź na to pytanie no, po tych dwóch stronach będzie właśnie zupełnie inna. Od rodziców to, co słyszę, to, co pewnie ci, którzy nas oglądają, słyszeli wiele razy, to jest wręcz taka narracja, że to wszystko przez telefon, to wszystko przez te media, że ta komórka to jest w ogóle ten pierwszy problem, ten podstawowy problem. I myślę, że to jest ta część, która pokazuje, że takie relacje rodzinne, takie relacje najbliższe, myślę, że mogą tracić na znaczeniu, mogą być trudniejsze do budowania, mogą stanowić większe wyzwanie i może zwyczajnie brakować na nie czasu. Z drugiej strony myślę sobie, szczególnie kiedy to już wchodzi nastoletni pacjent, jest to zupełnie naturalne, że z czasem pewne rzeczy chcemy dzielić z naszymi rówieśnikami, z naszymi przyjaciółmi, znajomymi, a niekoniecznie z rodzicami, którzy no, mają zupełnie inne doświadczenia, inne poglądy, inne wspomnienia z tego, jak ich młodość wyglądała. Myślę sobie bardzo o tej grupie osób, której trudno się w szkole na przykład odnaleźć się w grupie rówieśników, w której akurat się w życiu znalazła. Często szkoła jest w zasadzie jedynym miejscem do nawiązywania relacji obecnie. Czasem udaje się, że jest to jeszcze jakieś hobby, jakieś dodatkowe zajęcie, ale nie zawsze, też bardzo często nie ma na to czasu. I jeżeli ta grupa rówieśnicza no nie pozwala na to, żeby się w niej odnaleźć, nawiązać takie bliskie, satysfakcjonujące relacje, wtedy się okazuje, że internet, że media społecznościowe umożliwiają nie tylko realizację, ale nawet zaspokojenie tych potrzeb. Okazuje się, że można nawiązać w zasadzie bardzo bliskie relacje przez ten internet. Czasami udaje się, że to są osoby, które później spotka się na żywo. Czasami nie jesteśmy tym zainteresowani, że te potrzeby, które teraz mamy, jesteśmy w ten sposób w stanie realizować. Czasem okazuje się, że to są, nie wiem, wideorozmowy albo codzienne rozmowy o problemach i trudno oceniać, że one są jakoś, nie wiem, mniej ważne albo nie mogą zaspokajać naszych potrzeb, tak jak to na przykład rodzice próbują powiedzieć. Natomiast myślę, że wtedy może się pogłębiać ta trudność budowania tych relacji na żywo. Poznawaniu ludzi, którzy po prostu siedzą obok nas i być może gdybyśmy mieli bardziej mieszane doświadczenie, to poznalibyśmy bardzo ciekawe osoby na żywo. Natomiast tracimy tę umiejętność, w ogóle jej nie ćwiczymy.
i ten czasami lęk nawet przed poznawaniem nowych ludzi pogłębia się i gdzieś wchodzimy z nim w dorosłość. To nie jest tak, że pewnego dnia on sobie po prostu pójdzie i kiedy będziemy mieć odpowiednią ilość lat, to nagle poznawanie ludzi przestaje być problemem. To jest coś, co my musimy po prostu ćwiczyć. Pomyślałem sobie, jakie to jest w sumie ciekawe, że z jednej strony nasze relacje zawierane przez internet i podtrzymywane przez internet, to one mają ten potencjał zaspokajania naszych potrzeb i to jest fajne. Wyobrażam sobie, że jest ktoś, kto czuje się samotny i dzięki temu ma poczucie, że są jacyś ludzie, którzy z nim, z tą osobą rozmawiają i są w kontakcie. Ale to, co powiedziałaś, że w tym samym czasie to może utrudniać nam nawiązywanie relacji na żywo, albo może nam, nie wiem, dawać pozór, że my mamy bliskość w sytuacji, gdy takiej fizycznej bliskości nie mamy i nie umiemy jej nawiązać z innymi. To jest właśnie ten miecz obosieczny, że jedno naprawia, ale w drugim przeszkadza, mam poczucie. Myślę, że fizyczna obecność też jest ważna i nie mam poczucia, że udaje się zaspokoić wszystkie potrzeby tam, gdzie te relacje są po prostu tylko takie wirtualne. Też w takim znaczeniu, że fajnie, kiedy to jest mieszanina jednego i drugiego. Dokładnie. To jest, myślę, że korzystne, że możemy utrzymywać te relacje, które mamy również na żywo, korzystając z internetu, że jeżeli korzystamy z różnych zdobyczy nowych technologii, to możemy te relacje nawet wzbogacać. Problem jest wtedy, kiedy jesteśmy skazani tylko na jakąś część, na jedno źródło. Myślę sobie o tym, jak w takiej zwyczajnej rzeczywistości, nawet załatwiania różnych potrzeb, podejmowania różnych wyzwań, pewnie coraz łatwiej ograniczyć jest kontakt z drugim człowiekiem, nawet, nie wiem, no myślę sobie o zakupach, o załatwianiu różnych rzeczy, które można załatwić tylko przez internet, no ale są takie sytuacje, w których drugi człowiek jest nam po prostu potrzebny. I dobrze nie zatracać tego. Gdybyśmy uderzyli jeszcze w taki ton pewnych zagrożeń nawiązywania relacji przez internet, pomyślałem sobie o tym, że z jednej strony mamy pewną łatwość w rozmawianiu przez internet z ludźmi, których nie znamy, i to możemy wtedy się trochę schować za jakimś zdjęciem, albo udawać kogoś innego, kim nie jesteśmy, albo możemy dawkować ten kontakt, informacje ujawniane na swój temat wobec ludzi, z którymi się spotykamy w internecie. Ale jednocześnie wyobrażam sobie, że w internecie mogą czyhać na nas jakieś zagrożenia. Na przykład możemy rozmawiać z kimś, kto się podaje za kogoś, kim nie jest. Albo może do nas zagadywać ktoś, kto może nas zachęcać do robienia rzeczy, których nie powinniśmy robić. Może taki apel, żeby trzymać jakąś uważność na to, albo żeby nie dać się zwieść pewnym zjawiskom, które w internecie występują. Myślę, że można nawet na własne doświadczenia spojrzeć, jak łatwo jest nam ukryć emocje, to jak się czujemy, co się zdarzyło danego dnia, jak łatwo możemy się zaprezentować z jakiejś strony, która wydaje nam się atrakcyjniejsza, którą chcemy komuś pokazać. No, czasem to może być nawet ta gorsza strona, którą chcemy się podzielić, ale że pokazujemy w internecie to, co chcemy pokazać. Jeżeli chodzi o zagrożenia, które na nas czyhają, to można też zobaczyć, jak ludzie się potrafią zachowywać w jakichś publicznych dyskusjach. Ten cały hejt w internecie, o którym mówimy, to jak ludzie potrafią, jakie oblicze pokazać, jak zareagować. Ci sami ludzie, z nimi też możemy rozmawiać w takich prywatnych wiadomościach. Również mogą nam pokazać dokładnie to, co chcą. Mogą to robić w bardziej nieświadomy lub świadomy sposób. Mogą mieć bardziej lub mniej określone cele, dlaczego to robią. I mogą coś określonego od nas chcieć. I warto mieć taką czujność. No, że to się po prostu zdarza i dzieje się, no, jak widzimy, w dużych ilościach. Tak, stanowczo. Dobrze.
Wydaje mi się, że to podsumowuje trochę ten nasz temat. Bardzo dziękuję za to. Również dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy o tym porozmawiać. Myślę, że to jest taka rzecz bardzo ważna, która nas wszystkich dotyczy po prostu. Pani doktor Katarzyna Runowska, psychiatrka dziecięca. Ja jestem Bartek Tourogiński. Serdecznie Państwu dziękujemy za kolejny webinar. To był webinar w ramach akcji Ej, wszystko OK, prowadzonej przez Fundację OSI i Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Zapraszamy do kolejnych spotkań. Zapraszam.